Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na haul zakupowy, ale uwaga, uwaga, nie z Biedronki, a z Auchana. Także mała odmienność na moim kanale. Za zakupy zapłaciłam 120 zł, także no taka standardowa cena, jeżeli chodzi o takie zakupy spożywcze. I już Wam pokazuję, co kupiłam. Tutaj pusta siatka. Zaczynamy. I tak, tutaj mamy mleko auchanowskie 3,2%. I mleko auchanowskie 1,5%, to jest do kawy dla nas. Latomka tak na szybko, śledziki w sosie musztardowym, jak będzie miał ochotę. Dalej chlebek razowy. Tutaj z takich przecen wzięłam bakomę, jogurt kawowy, to dla Tomka, z myślą o Tomku. I on jest, za dwa dni kończy termin ważności, więc podejrzewam, że Tomek dzisiaj go wypije albo jutro sobie do pracy weźmie. Hamburgery, dalej sezamki, Tomek lubi sezamki, więc stwierdziłam, że do kawy mu wezmę też sezamki, takie zwykłe, tradycyjne. Wzięłam nam na kanapki makrelę wędzoną na gorąco i tutaj mamy ile gramów? 250 gramów. Dalej Tomkowi wzięłam bagietkę toskańską, tak wygląda. Wzięłam też Tomkowi kluski śląskie, ujem Drusia, podejrzewam, że jutro mu zrobię, z sosem. Dalej, o, wzięłam taki klej do skóry gumy i tkanin, nieraz ty mówiłeś, że do czegoś trzeba, to, tak, to wzięłam, no 2,80 kosztował, bo czasami się przydaje, nie? Wzięłam kawę, akurat mi się złapało w rękę, wiesz, a wiem, że ostatnio pytałeś. Wzięłam kawę, herbatę, ale słuchajcie, o, wiecie jaką? O smaku pomarańczy, rumu i winogron. No, stykanes. No, to jestem mega ciekawa tej herbatki. Dajcie znać, czy pijecie tą herbatę tykanę. Ja kiedyś się piłam, ale nie w tej wersji. Nie w tej wersji smakowej. No, ale no, brzmi naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o smak. Dalej. Dla siebie wzięłam 300-gramowe opakowanie orzechów laskowych, które było w promocji 50% taniej. Dalej. Dla Tomka wzięłam jogurt Miller Misia. To jest... waniliowo, nie waniliowo, Boże, mleczno-truskawkowy. Dalej dwa opakowania takich wecików kosmetycznych, one mi się przydają dla Laury i mi się właśnie one kończyły i też wiedziałam, że muszę je kupić. Z przeceny sobie wzięłam skyr z piątnicy, też za dwa dni traci ważność, więc trzeba będzie zjeść. Dla Tomka wzięłam dwa razy pasztet podlaski w takim małym opakowaniu. Wzięłam na rosół udko, podudzie, dwa razy poprosiłam po trzy, żeby jedno zamrozić, było w promocji, także to będzie na jutro, a jedno sobie po prostu zamrozimy. Dalej dla Tomka wzięłam paprykarz szczeciński, tutaj Tomkowi też wzięłam gulasz angielski z krakusa, bo tu jest 95% mięsa, więc podejrzewam, że to jest takie no, chyba dobre. I tutaj jeszcze dla siebie wzięłam dwa takie jakby, nie wiem czy to batoniki, czy o co chodzi, ale to jest batonik, który ma 100 kalorii i on ma same takie, wiecie, naturalne składniki typu daktyle. Tutaj mamy na przykład daktyle, orzeszki, banan, kawa, nasiona szarłatu i tyle. Także tak to kosztowało 1,50 zł za jedno, także wzięłam dwa sobie do kawy i w tej siatce już nie ma nic. Idziemy do drugiej siatki, wzięłam papier do pakowania, bo Tomka Chrześniak ma urodzinki czwarte, już skończył w sumie i żeby zapakować po prostu prezent, znalazłam takie misie, kiedy się zamawiałam na Guilt Free, one kosztowały 3,60 zł, to są takie kukurydziane chrupki bio z Granexa, bardzo fajne i one mają obniżoną tą kaloryczność, ale po prostu one mi też smakują w smaku, znaczy smakują mi po prostu, smakują w smaku. Kotlety sojowe też były w promocji, wzięłam dwa opakowania, 1,69 zł za jedno, to będzie też na obiad. Tomkowi do pracy wzięłam takiego ala 7 Days'a, wanilia i truskawka, auchanowski, nie wiem czy próbowałeś kiedyś auchanowskiego, chyba nie. O, to ci wzięłam, baby, obczaj, to jest taka galaretka,
O, wygląda tak, cytrynowa z kawałkami owoców i z taką, nie wiem, tą śmietaną i z winogronkiem. To sobie będziesz miał do kawy. Wzięłam dwa pojemniki z myślą o przechowywaniu jakichś, nie wiem, warzyw, czasami jakaś rzodkiewka, jakaś wędlina. Jeden taki pojemnik kosztował 2 zł, był w promocji, więc wzięłam dwa, stwierdziłam, że no, opłaca się po prostu. Wzięłam ręczniki kuchenne, bo też nam się, niestety one idą nam w ekspresowym tempie. Wzięłam te z Foxy, mam nadzieję, że będą się dobrze sprawować. Nie wiem, czy one są dobre, czy one dobrze chłoną, no ale w każdym razie wzięłam jedne opakowanie takie. Wzięłam sobie serek wiejski zwykły, taki z Kresny Stawu. Dla Tomka wzięłam berlinki, peperoni, nie wiem, czy one były ostre, czy nie. Nie, to było godne są. To było godne są. O, ale wzięłam Tomkowi, nie wiem, czy próbowałeś z Roleskiego, piekielnie ostry. Próbowałem. I co, ostry? No, pikantny jest, tak. No to wzięłam właśnie do kanapek. Wzięłam tutaj również kluski na parze z buchcika. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie próbowałam tych klusek takich gotowych na parze i w sumie nawet takich robionych nie próbowałam, bo u mnie w domu się czegoś takiego po prostu nie robiło. A u Ciebie się robiło? Robiło się, babcia robiła. Tak, dobre były? Dobre. To wzięłam po prostu, tu trzeba na parze. Parowańce, no. No zobaczymy, tak? No wzięłam opakowanie. Na Tomka wzięłam dwie takie różne w sumie zapiekanki, żeby sobie spróbował. Nie wiem, jakieś takie po prostu mrożone do piekarnika, tak? I no, obie są z szynką i z pieczarkami. Nie wiem, czy są dobre, czy nie, ale to Tomek oceni. I dla siebie wzięłam taki chlebek. Zobaczcie. Dla siebie wzięłam chlebek ten. Dla siebie. To jest taki pełnoziarnisty. I to wszystko, moi kochani. Także tak wyglądają zakupy. Jak widzicie, po prostu my z Tomkiem mamy różne upodobania, jeżeli chodzi o jedzonko. Ale no myślę, że tak na pierwszy rzut będzie. Jest to 120 zł. Tomek, czy tutaj widzisz 120 zł? No, tak sobie. W sumie to... Może i widać. Nie, widać, myślę. Dobra, moi kochani, ja się biorę za chowanie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że taki haul zakupowy z Auchana Wam się podobał. My rzadko robimy zakupy w Auchanie, Osho, różnie to każdy wymawia. Dlatego, że jest nam to nie po drodze. Ja akurat tankowałam auto i zrobiłam zakupy. Także ja się biorę za, że tak powiem, ogarnianie tego. Jestem ciekawa, jak smakują te takie ala właśnie Seven Days'y. Bo one to kosztowało złoty 39 albo złoty 49, więc tak naprawdę całkiem podobnie jak te 7 Days'y w promocji, chociaż tu mamy 85 gramów, a nie wiem, ile mają te normalne 7 Days'y. No w każdym razie jestem mega ciekawa tej herbatki, no bo tutaj jest pomarańcza, rum i winogrono, więc takie, no wydaje mi się bardzo takie ciekawe połączenie. Ja za herbatami jakoś nie przypadam, zazwyczaj piję kawę albo kaweinkę, ale jeżeli herbata jest o takim właśnie ciekawym smaku, to myślę, że warto jest spróbować. Także tak, to chyba wszystko. Muszę to wszystko ogarnąć. No pogoda jest mega słaba, więc no jazda nie była jakaś super. Jestem też ciekawa o tych batoników. W sumie kilka takich nowości wzięłam, bo nie mam możliwości, że tak powiem, testowania takich rzeczy na co dzień, bo ja na co dzień chodzę po prostu do Biedronki. Dobra, to Tomek sobie zje. Miam, 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 miam. Także moi kochani, żegnam się z Wami. Buziaki, pa!